Haha! Dobra. Witajcie ponownie. Z tej strony Kantal, pora na Wterber w na ślepo po raz 37. Rozpocznijmy rozgrywkę, mimo tego, że ona się już dawno zaczęła, a biorąc pod uwagę to, że idzie naprawdę bardzo świetnie, postanowiłem stworzyć dla was ten materiał, nawet jeżeli ostatnio mówiliście o tym, że lepiej by było robić to od samego początku. Ponieważ moi drodzy, rozpocząłem Magdaleną i mamy ponad 24 minuty, to kontynuujmy to, zobaczymy co z tego wyniknie. 8,14 punktów obrażeń, naprawdę bardzo fajnie jak na taki środek rozgrywki, ale zobaczcie ile tutaj jest zarąbistych przedmiotów. Mamy głowę kota, mamy dodatkowe bomby, które są mega mocne, mamy Yamharta, który oczywiście podróżuje ze mną od samego początku, Gapis Kolar, łyżkę i Ankh oraz Holy Shield. Dodatkowo mamy jeszcze, moi drodzy, jedną rzecz, mianowicie mam tutaj Eternal Life, czyli dwa razy moja Magdalena będzie walczyć o to z przeznaczeniem, żeby mieć życie, żeby do niego przywrócić, żeby się wskrzesić. Zobaczymy, czy to się uda, czy w ogóle będzie szansa na to, żeby przeżyła. No i dodatkowo jeszcze tutaj mamy, cholera jasna, jedną rzecz. Całe szczęście, że się udało i nie zostałem zniszczony. Mamy ten Bob's Brain, który tak naprawdę robi dla mnie czasem właśnie takie spore problemy, bo powoduje to, że atakuje randomowych przeciwników, którzy są bardzo blisko i dodatkowo jeszcze atakuje mnie, ale nie będę się tym przejmować, ponieważ mamy tą tarczę, która powinna mnie w większości na tych poziomach chronić i zobaczymy, jak to będzie. Boom! Dziękuję, łapy matki szybko zniknęły, bardzo mnie to cieszy, ale mamy Curse of the Maze, więc to pieprzone cholerstwo cały czas powoduje, że ja wokoło tych wszystkich poziomów tutaj będę losowany. Wszędzie będzie mnie to rzucać, strasznie to jest irytujące, ale... O! Całe szczęście, że ta moja tarcza działa, nie muszę się w ogóle przejmować aktualnie. Bardzo dobrze. Tylko, że szkoda, że... O! Ale się udało. Szkoda, że nie mam takich bezpośrednich ataków jak laser albo controlled tears, co mógłbym użyć o wiele częściej na tych przeciwnikach. Bob's Brain musi się naprawdę bardzo długo ładować, żeby był aktywny, ale jak już jest, to działa po prostu świetnie. Co mnie bardzo cieszy. Tymczasem Secret Room, w którym tak naprawdę nie ma nic, ale warto będzie użyć bomby, żeby sobie właśnie podnieść szansę na pokój szatana. Zobaczymy, czy to się później uda, a tymczasem kolejne panocki, które nie stawiały zbyt wielkiego oporu. O, ho, 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 tego przedmiotu nie miałem i... Oh yeah, no to już wiem, o co chodzi. Tirsy, które będą podróżować przez cały pokój. Miałem to kiedyś, ale prawdopodobnie poza taką standardową rozgrywką, którą nagrywam. I moi drodzy, to działa po prostu zajebiście. Także teraz... O! Teraz będzie świetnie, nawet jeżeli ci przeciwnicy będą tutaj się poruszać tak, że ich nie zobaczę, to i tak wydaje ich jedna rzecz, mianowicie to, że mieli taki... Wow, jak ona zajebiście wygląda, że mieli pod sobą taki szlam zielony. Co to jest? Infested, bardzo dobrze. Mam dzięki temu pajączki. No i zobaczymy, czy atakowanie kolejnych przeciwników będzie powodować ich infested. Byłbym rad z tego niesamowicie. W sumie mam dużo kluczy, więc dobrze będzie tutaj się wbić do sklepu. Ha, mamy mapę. Czy ona mogłaby mi w tym momencie pomóc, gdybym miał hajs? No... Mógłbym go mieć, wiem, strasznie ten donation machine męczę, tyle... No! Tyle tutaj pieniędzy z niego uszło ostatnio, ale cóż, mam nadzieję, że kiedyś to odrobię. Tymczasem jeszcze tylko kilka monet właśnie. No i mamy mapę, dobra, bierzemy to. Full visible map, bardzo dobrze. Mam nadzieję, że ta mapa będzie oddziaływać na kolejne poziomy, co mnie niesamowicie by cieszyło. I dzięki temu miałbym nadzieję na to, że będę widzieć wszystkie secret roomy, które można tylko dostać, nawet super secret roomy. No, z takiego miejsca to bym się cieszył, tylko gdyby była możliwość posiadania pieniędzy, ale jeżeli wydałem je wszystkie na tą cholerną mapę, to w tym wypadku nie ma nic innego, niż tylko przejść sobie do pokoju, w którym będę mógł zawalczyć z przeciwnikami. O, tutaj mógłbym w sumie jeszcze użyć bomby. No,
Ha. Tylko tak się zastanawiam, czy jak przejdę sobie tutaj, to czy już mnie da do następnego poziomu, czy to działa tak, że po prostu ja wchodzę sobie tam na ten taki secret level, który daje mi kolejny przedmiot. Nie chcę tego sprawdzać na razie, wolę jeszcze przejść sobie do tego bossa, który tutaj mamy w Nekropolii 1, bo będzie oczywiście tak przecież, że będę mógł się jeszcze od niego wrócić. No bo to jest przecież wcześniej niż Uma Thule. Strasznie dużo tego gadania dzisiaj, ale moi drodzy, ja jestem po prostu jakoś mega nakręcony ostatnio na takie rozgrywki na YouTubie, ponieważ jak widzieliście prawdopodobnie na streamach, strasznie to nie wychodzi i mój internet nie daje rady, ale miejmy nadzieję, że niedługo to się poprawi. Tymczasem Magdalena wygląda po prostu mega demonicznie, co mnie niesamowicie cieszy. No i podążajmy po prostu do tego bossa, nie ma żadnej innej opcji, w tym momencie nie mogę iść. Dobra, jedna moneta begarku. Strasznie słabo, stary. Może jest szansa, żeby tu jeszcze gdzieś te monety wyczaić. Kurczę, przecież mógłbym jeszcze z tego Donation Machine coś rzucić. Dobra, spróbujmy. Wiem, że to jest mega poświęcenie. No ale on naprawdę może mi czasem dać zarąbisty przedmiot. Co za marnotrawstwo, niech to szlak. Dobra, już prawdopodobnie mam, ale jeszcze trochę. Bo to się naprawdę przyda. Dobrze, że tutaj mam te monety tak zestakowane. Zobaczymy, co ja w tym momencie dostanę. Oczywiście D-Stars zachowam sobie na później, bo będę mógł dzięki temu przejść sobie do Secret Roomu w kolejnym poziomie. A tymczasem mały, dawaj mi tu przedmiot. Proszę cię, żeby coś fajnego wyskoczyło. Nie chcę klucza, nie chcę szlak. Dawaj mi coś lepszego. No jeszcze, proszę cię. No, dzięki HP up, bardzo dobrze. No i mamy Mask of Infamy, muszę je szybko zniszczyć. Najpierw serducho, o tak. Może tym z Bob's Brainem. Jej, super. Wo. Jak dobrze, że ta tarcza mnie chroni. Nie muszę się w ogóle martwić. No i przyznam szczerze, że naprawdę ten build zapowiada się po prostu świetnie. Jeszcze jakby były ataki lepsze, to by było cudownie, a tymczasem tylko range up, straszna słabizna. No trudno, z racji tego, że tam nie było żadnej opcji, żeby coś ciekawego mieć, no spróbujmy pójść sobie do tego pokoju. Nie muszę regenerować żadnych punktów zdrowia, ale tak dla zasady. Nie, nic z tego, dobra, wejdźmy sobie tutaj. No i tak, to jest po prostu przejście na kolejny poziom, ale z racji tego, że... O, ciekawe. Z racji tego, że to była po prostu taka formalność, to i tak fajnie było zabić tego bossa. Co tu mamy? O, wow, Steven! O, wow, zajebiście, po prostu mega, dobra. Goat's Head i Steven, po prostu świetnie. Jeszcze większe kule, 10 i 28 ataku. Ho. No i mam całą mapę, ale niestety poza wszystkimi secret roomami, więc będę je musiał znaleźć na własną rękę. Tymczasem pytanie, czy warto. Wrócę tutaj ewentualnie, gdybym miał więcej kluczy, bo w sumie w tym momencie to trochę szkoda. Trochę szkoda je marnować. Także później jakby co. Kilka digli teraz, więc mogłyby, o właśnie, szybko zginąć. Jeszcze tylko to kubka jedna, no i niestety nic z tego. Ach. Jej, jak mnie cieszy ta tarcza, po prostu bez niej to byłbym taki słaby. Strasznie by to nie wychodziło, bardzo dobrze. Wow, kolejny raz mnie ochroniła, to jest po prostu niesamowite. Z racji tego, że ostatnio słyszałem porady od was, to warto również podobno zniszczyć te wszystkie kamienie, które tutaj są wokoło. No, tutaj nie ma secret roomu, zatem nic z tego, ale podobno warto niszczyć wszystkie kamienie i czasem czaszki, bo też również można by było mieć bardzo fajne przedmioty z tego, ale tego tak naprawdę nigdy nie jestem pewien, czy coś dobrego wyskoczy, kiedy nie mam tego X-a, który mówi o tym, że to jest to miejsce, w którym będziesz mieć coś zajebistego, a tymczasem mamy Pyromaniac, kolejne 5 bomb i będą się palić, kiedy wybuchną, co mnie niesamowicie cieszy, bo dzięki temu jest szansa na to, że przeciwnicy, którzy będą na mnie szarżować, będą mogli trafić właśnie w taką bombę, która będzie mogła ich trochę podpalić, chociaż na tą chwilę, i dzięki temu powinienem ustrzec się przed atakami. Jej, ale będzie mega combo. Jeszcze dobrze by było sobie przejść tutaj. No,
to ten jeden pokój odpada, bardzo mnie to cieszy, dzięki temu trochę się przyspieszy i będzie dynamiczniejsza ta rozgrywka. I były tylko te gangrenki, które tak naprawdę niesamowicie szybko giną, biorąc pod uwagę to, że mają mega mało punktów zdrowia. No panowie, co wy tutaj odwalacie? Tak szybko, żaden to opór dla mnie w ogóle się nie przejmuje. Wszyscy giną, niesamowite. No, jeszcze ty... Wow! Wyskoczyłem sobie przez te drzwi niepotrzebnie. O! Co tu? O, właśnie, tak myślałem, że nic ciekawego. Trudno, mamy sklep, pora skorzystać. O! Kluczyk PhD, w zasadzie nic dobrego. Ha, skorzystajmy z tej karty. Aha, Boże, karta mnie teleportuje przecież do tego miejsca. No dobra. Użyjmy sobie tego klucza, zobaczymy co to mi tam da. Mam tą jedną kartę. No, jak dobrze, że nie uderzyło mnie to, że nie zraniło mnie to. No i zostanie jeden klucz na później, a tymczasem The Magician, który można wykorzystać do walki z bossem. I tak naprawdę muszę się dwa razy zastanowić, czy chcę go wykorzystać już przy tym bossie, czy może zostawić sobie to na później, bo warto by było zobaczyć, czy przy walce z matką by się to nie przydało bardziej. No ale... Łoch! Nie wiem, to jest po prostu niesamowite. Ta tarcza mnie tak bardzo chroni. Ciekaw jestem, tutaj, no może tu jest jakiś secret room, poproszę. Jej, udało się. O! Niesamowite, znowu. O, złoty klucz. Dlaczego ja tu wcześniej nie przeszedłem? Gridek był, dał klucza i się zmył. Ale szczęśliwie mam bardzo dużo monet, co się przyda później. Nie muszę teraz niszczyć sobie donation machine. Więc powinno być bardzo, bardzo dobrze. No i kluczyk kolejny. Szkoda tylko, że nie mam nigdzie opcji takiej, żeby podmienić sobie... O Boże, to już jest Matula? Nie spodziewałem się. No trudno. Ale powinno być w miarę spoko, bo mam... No Matulu, skarbie. Mam dość dużo punktów zdrowia. Mam dość dużo punktów ataku. No i dodatkowo tą tarczę, która tak naprawdę działa niesamowicie. Jej, no trudno. Dostałem strzała w łeb, ale... to było mega, mega proste. O, mały, chyba oszalałeś. Dawaj mi tu coś fajnego. No, monety to się na pewno przydadzą. Zastanawiam się w sumie. To jest... Horror of Babylon, który tak naprawdę mi się w ogóle nie przyda. O, nikielek, jak dobrze. Ale może ten mały gnojek jeszcze by tutaj był fajny, biorąc pod uwagę to, że on robi ten atak, który ma Azazel, czyli Brimstone. No nie wiem, dwa serca. No jeszcze moment się zastanowię. Nie, tak naprawdę nie chcę tego, dobra, trudno. Mamy do wyboru albo negatyw, albo to drugie. Tylko tak naprawdę teraz nie wiem co wybrać. W sumie wezmę może to z prawej, The Negative Fate Chosen. Zobaczymy, czy dzięki temu jakoś ta się rozgrywka zmodyfikuje, a tymczasem będziemy biec na It Lives! Womb One! Jej, ależ ogromne, bardzo dużo pokojów. Ciekaw jestem, co tutaj mnie czeka i czy ci przeciwnicy jakoś w miarę będą się mogli poddać tym moim... O, karciocha z dwoma sercami, która w tym momencie i tak mi się nie przyda. Także tego słabo. Tymczasem dwa razy monstro, które tak naprawdę zawsze jest mega słabe, tylko one chcą walczyć. No i to mi się podoba. O Boże, to były moje serca? O, co za słaba karta, ona mi upuściła krew. No trudno. Użyjemy Yamharta, bo to się przyda, żeby zregenerować te serducha już teraz. Ewentualnie później ten Yamhart się nadbuduje. No dobra. Zawsze mogłem sobie to zostawić, ale wiem, że tutaj jest tak dużo pokojów, że nie ma co się przejmować, więc będzie w miarę spoko. Nawet jeżeli na środku jest trollbomba i głupie oczy po bokach, to i tak ja się nie przejmuję. No i po co ci to było, chłopie, co? No, tak myślałem. Dostaję dodatkowe serce i mamy pokój walki, w którym tak naprawdę nie będzie praktycznie problemu, bo tylko czubek na razie. Na... Dobra, no. Ha, ha, ha. Co za szybka walka. Zginął praktycznie od dwóch strzałów, niesamowite.
Kolejnie fistula, która równie szybko zniknie z powierzchni ziemi. Super, po prostu dzisiaj to jest jakieś mega szczęście, bardzo mnie to cieszy, bo dawno nie miałem takiej fascynującej i przyjemnej rozgrywki. Przyjemnej to jest naprawdę słowo klucz, bo przyznam szczerze, że ostatnie kilka rozgrywek w Izaaku było naprawdę ciężkich, biorąc pod uwagę to, że grałem sobie poza streamem, poza YouTube'em, poza czymkolwiek. No i tak naprawdę musiałem się mega nastarać, żeby pokonać kolejne poziomy. A tutaj wszystko jakoś przychodzi mega łatwo. Kolego, praktycznie zginąłeś. No właśnie tak. Świetnie, po prostu świetnie. Jeszcze tylko trochę tutaj... O nie. To mi się mega nie podoba. Te głupie oczęta mogłyby... O właśnie tak, zginąć. A tam bez latania nie dojdę. Więc nic to nie da... A tutaj mamy ten pokój, który tak naprawdę jest strasznie chamski, bo on by mi w tym momencie chyba niszczył moje piękne czerwone serduszka, ale najgorsze by było to, gdyby niszczył mi niebieskie. Ja do tego nawet nie chcę iść, nie ma sensu. No dobra, panowie. O właśnie, tak. Tutaj niszczymy to i tylko czekać. No trudno, Magdaleno. Dostałaś, pół serca się zniszczyło. Nie ma co się przejmować. Bo i tak mamy tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zawsze mi po prostu przykro, kiedy ona oberwie, ale no muszę się z tym pogodzić. Nie jest to idealne tak bardzo, że miałbym... No, panowie. Że miałbym na przykład możliwość taką, żeby wszystkich przeciwników zniszczyć na strzał na jedną sekundę mojego ataku. To jest po prostu niemożliwe. No, Dairema, shit. To jest niemożliwe, kiedy nie mam odkryty tych najlepszych przedmiotów, więc to, zanim się wydarzy, to jeszcze będę musiał pograć w Izaaka pewnie kolejne 100 godzin. Czyli naprawdę bardzo długo, bo muszę wam przyznać, że aktualnie na Steamie mam nabite około 120 godzin w Izaaku. To jest po prostu niesamowicie duża liczba godzin, biorąc pod uwagę to, że kolejna gra, która jest u mnie tak wysoko, to jest Killing Floor 1, który nabijałem parę dobrych miesięcy, jak nie rok albo więcej. A tutaj w Izaaku praktycznie w pół roku nabiłem sobie 120 godzin. To jest taki mój mały rekord. No, jeżeli można się chwalić tym w taki sposób, biorąc pod uwagę, że jest to gra, której tak naprawdę nie powinienem ruszać, bo marnuję swoje życie, nie? Nie graj w gry, bo robisz coś złego, tak. Wszyscy tak uważają, ale no cóż. Ja się nie będę z tym spierać. That is long legs. Zobaczmy, czy te nogi zobaczą śmierciuchę. No, bez takich tutaj. Oj, nogi. Nie, no to nie będzie... No, trudno. To nie mogła być długa walka. Damage i range up, świetnie. No i kolejny raz kusi mnie ten Krampus. Ojejku. No. O nie. Bez takich mi tutaj ataków, synek. Mógłbyś zginąć, bo chciałbym. Lamb of Call byłoby... Widzisz, sam zginąłeś od swojego serca, leszczu. No i tutaj jest tylko Head of Krampus. Tak naprawdę mi się w ogóle to nie przyda, bo ewentualnie ratowałaby mnie ta karta... Przepraszam, nie karta, tylko Lamb of Call, ale aktualnie nic mi to kompletnie nie da. No trudno, mamy Wheel of Fortune, które zabieram ze sobą. No i walić to, co się tam stało. Trudno. Zginąłem, jedno czerwone serce, przepraszam, czarne serce mi zostało zabrane. A teraz sobie to naprawimy. Miejmy nadzieję, że dostanę bardzo dużo nieczerwonych serc. Czerwone i tak mi się teraz nie przydadzą. Naprawdę, dlaczego? No, na cholerę mi te serca, co? Swoją drogą, fajnie by było mieć ten słoiczek, który daje możliwość zebrania tych serc, bo tam chyba 4 mógłbym zabrać ze sobą, dzięki temu można by było coś pomyśleć. Zostawię sobie 15 monet, które będzie można wykorzystać w sklepie, o ile taki znajdę. No i zobaczymy. O, dziękuję, bardzo się cieszę. W sumie warto by było rozpocząć sobie od tej strony. No, panowie. Bez takich. Proszę, klucz. Na! Dwa klucze i bomba! Warto było się poświęcić. Czy tutaj mamy Secret Room? No, niestety nie.
No ale trudno. Cieszy mnie to niesamowicie, że ci wszyscy przeciwnicy giną tak bardzo szybko, że nie muszę się nimi praktycznie przejmować, bo albo zniszczy mi ich ten mózg, albo zniszczą mi moje ataki, które tak naprawdę przezierają przez wszystko, co jest po prostu niesamowite. Bardzo szybko idzie, mamy 42 minuty na zegarze. Mam nadzieję, że nie zanudzam tym razem, bo moi drodzy, wygląda to wszystko świetnie i po prostu gra się świetnie. Ja naprawdę uwielbiam, kiedy są właśnie takie sytuacje, kiedy zaczynam rozgrywkę. No i stoję przed dylematem, czy wejść do Arcade Mode, czy nie, ale dobra, wchodzę. Nie wierzę, dobra. Mały... Jesteś straszny. Bierzemy to. I tam mam tyle serduszków, że... O Boże. Że mam trochę dodatkowego hajsu, co mnie mega cieszy. Mega mnie to cieszy. Ojej! Niesamowite! O wow! Mam kupę na głowie Flylove i... Ha! No dobra. Jest po prostu świetnie. Kolejne serca. I tam na dole mamy 22 szanse na to, żeby dostać jakieś zarąbiste przedmioty. Po prostu genialnie. Proszę, proszę, daj mi coś. Nie wierzę, kolejne niebieskie serce. Yeah! No, klucze też się przydadzą, na pewno. Oh no, telepils mnie gdzieś tu przerzuciło w cholerę. Trudno. Co to za karcia? Empress. O nie, 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 nie. Warto tam wrócić, ale teraz... Ojeju, co tu się dzieje? Trzech bossów czy czterech? Ilu tu jest? Kto was tu zapraszał, chłopaki? No, kiedy się pojawicie? Niech wasz szlak trafi. Wow! In your face, pal! Ale się wbił mi na twarz prawie. Mega. Co ciekawe, jeden z nich jest takiego innego koloru. Czyli to jest jakiś... Ja wiem, jak to się mówi w Izaku? Elite? Monster? Coś takiego. Ciekawe. Dwóch jest takich. Wow. No i jeszcze tylko ten... O, super. No. Chłopak. No pięknie. Kolejna moneta. Niestety szkoda, że nie mogę zabrać ze sobą tego serca, ale... Skorzystajmy z tych szans, które zostały mi dane. Bo będzie naprawdę świetnie, jeszcze nie kielek, jej! Ale się cieszę. Bardzo mnie to cieszy. No. Dużo tych serc, bardzo dużo. No ale dobrze, może później będę potrzebować. Zawsze mnie wesprą. Co tu mamy? Boże, tears down. No trudno, troszkę wolniej idą, ale... Nie ma co się martwić. Dobrze, że się atak nie zmniejszył. Prosiłbym jeszcze taki pretty fly, byłoby świetnie, gdybym go dostał. Ach, na co mi te klucze, no? Tyle tu już mi nie potrzeba, przecież i tak już nie będzie tyle szans, żeby je wykorzystać. I w sumie tak teraz się zastanawiam, czy jeżeli będzie w tym momencie... Ha, możliwość wybrania sobie pójścia do Izaaka, czy nie lepiej go zabić. No bo chyba Magdalena jeszcze nie zabijała Izaaka. A jeżeli zabijała i nie pamiętam w tym momencie, to mi po prostu wybaczcie. Ja ostatnio mam problemy z pamięcią, bo jestem ciągle jakiś taki cholernie przemęczony. Wreszcie jedna moneta, jest szansa. No dobra. Przynajmniej nie musiałem bomby marnować. No i standardowo. Najpierw na dół. O Jezu, co za pokój. Tragedia. No, udało się, udało się. Oko zniknęło. Ojeju, co tu się odwala, co? Przynajmniej tyle, że nie muszę się martwić o nich, bo są mega daleko ode mnie. No i niestety nie byli zbyt mocnymi przeciwnikami, zatem nie musiałem się w ogóle martwić. Jej, ależ tu dużo pokojów. Wszystkie muszę pokonać, bo zawsze warto zebrać wszystkie przedmioty, które mamy po drodze. Również monety, skrzynie i cokolwiek będzie można ze sobą zabrać. Najważniejsze w sumie są serca. Fajnie by było wszystkie te serca, które posiadam, zamienić powiedzmy na serca czarne. Ale to jest chyba niemożliwe w Izaaku. Więc tak naprawdę
muszę działać z tym, co posiadam. Szkoda tylko, że nie miałem tutaj żadnego secret roomu jak do tej pory. No i muszę przyznać, że to jest po prostu niesamowite. Tak szybko giną ci wszyscy przeciwnicy. Ja praktycznie nie muszę się martwić, tylko chodzę, zbieram dodatkowe serca, walę we wszystko, co się rusza po drodze. No i jest to mega, mega przyjemne. W zasadzie, jeżeli byście się jeszcze zastanawiali, czy kupić sobie The Binding of Isaac, Afterbirth i Rebirth, to po prostu to jest musowe. To po prostu trzeba mieć, nawet jeżeli uważa się, że ta gra po prostu jest aktualnie droga, bo chyba łącznie za obie trzeba dać, ja wiem, 25 euro, to jest dużo, ale ten czas, który w tej grze będziemy mogli spędzić, to jest naprawdę nieopisane, bo jak widzicie, ja mam już 120 prawie godzin, to jest cena do ilości godzin, które spędzimy, naprawdę niesamowicie dobrze proporcjonalna. Nie tak jak w innych grach, które mamy na 4-5 godzin i sorry, nara, jesteś wyrolowany i musisz to wyłączyć iść do innej gry. Tutaj tej zawartości jest naprawdę mega dużo. No jeszcze jedna pieprzona łapo. Ale dobrze, bo przynajmniej nie dostałem strzała. A może skorzystamy z tej karty The Empress w sumie dopiero później, jak już będę u It Lives, zobaczymy, czy dzięki temu będę mieć zwiększone punkty obrażeń, bo wydaje mi się, że właśnie The Empress to jest ta karta, która powoduje większe ataki, a Imperor bierze mnie do bossa. Chyba dobrze sobie to wytłumaczyłem, tak? Jeszcze jedna łapa i cudownie, niebieskie serce, dziękuję. Po prostu genialnie, genialnie. No i pora iść na It Lives! Yay, The Empress! I haha! Mamy lepsze ataki, po prostu epickie, jak one świetnie wyglądają. Takie mega fajne, czarne. Tam jeszcze mamy jedno oczko i... jak się to mówi, oczko mu się odlepiło, co? No, niedobrze, niedobrze, niedobrze. Ale It Lives, ty mnie tu nie rań, tylko ładnie giń. Ty, ileż można, co? Tyle mi serc tu niszczysz. Dobra, jeszcze chwilkę. Wow, 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 wow. No dobra, nie jest tak źle. No, już. Wow, jeszcze? No, udało się, w końcu. Ha, kolejny raz pokój szatana, dobra. Brimstone, jej, ja nie wiem, w ogóle boję się tego Brimstone'a, bo teraz tak naprawdę ciężko stwierdzić, jak on by działał z moimi aktualnymi przedmiotami. Nie, nie chcę tak ryzykować, nie ma co. Wiem, że to naprawdę warto by było sprawdzenia, ale nie. Idę do Izaaka, zobaczymy, jak tym razem Magdalena sobie z nim poradzi. Zobaczymy, jak to jest w katedrze. Cathedral. Boże, jaka duża. Kurczę, strasznie mnie to dziwi. Wszystkie te poziomy są takie ogromne. Naprawdę bardzo, bardzo duże. A tymczasem wilki, które, o dziwo zginęły niesamowicie szybko. Kurczę, no. Dwa razy Gridek i Wistula. Czy tam Fistula powinienem mówić. No i niech to szlak, bo kolejne punkty zdrowia się poszły kochać. Ale może uda się uniknąć ataku tych przeciwników. Byłoby cudownie. No, jeszcze tylko ty, Gridku, zostałeś. Chodź tu do mnie. Come to papa. Na co mi tyle monet? Przecież i tak ich nie wydam. No dobra. Najpierw na prawo. Znowu nogi starego. No ludzie. One tu naprawdę są jakieś roztrzepane. Ale liczę na to, że nie oberwę w ryj. Żeby tu Magdalena nie dostała kolejnej straty punktów zdrowia. No, 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 no. Jeszcze tylko chwilkę. Aż! Dało się, prawie, prawie. Oh, yeah, super. O, a to? Piercing shots. O, wow. Jeszcze lepiej. Niech będzie. Zniszczymy sobie tutaj te kamole, zobaczymy. Bo może gdzieś w środku coś się będzie kryć fajnego. O, tak, 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 tak. Serducho, jej! Bardzo dobrze.
Ale ja jednak wrócę się do tych wszystkich kolejnych pomieszczeń, bo chciałbym gdzieś dostać kolejne wartościowe przedmioty. Dobrze, że mam ten piercing shots, bo dzięki temu nie muszę się przejmować i przeciwnicy dostają praktycznie przez wszystko. Przez kamienie, przez siebie, jeden przez drugiego. Cudownie. High Priestess. No, można wykorzystać. No właśnie tak. Cudownie. Nie musiałem się męczyć z tym bossem. W sumie mogłem to zostawić na Izaaka, ale tak naprawdę wydaje mi się, że po prostu nic wielkiego bym mu przy pomocy tej broni, bo można to nazwać bronią, zrobić. Nic bym mu nie zrobił, także trudno. No i jeszcze tylko kilka poziomów zostało, zobaczymy. Four Horsemen of Apocalypse. Moje ataki są wolniejsze, czy on jest wolniejszy? On jest wolniejszy. Bardzo dobrze. Czyli moja klepsydra czasem działa. Bardzo rzadko, ale jednak się przydaje. No, jeszcze tylko troszkę. Fajnie by było... Wow! Ależ się udało, mega. Ominąć te jego durne ataki. Z tego umarłego konia. Co ja patrzę i co ja gadam. Aaa, słabizna, bo dostałem strzała w ryj. Trudno. Nie ma co się przejmować. No i liczę na to, że tym razem tego Izaaka pokonam, bo chciałbym dostać kolejne osiągnięcia za kolejną postać. Oh yeah! Ale dobrze, a tutaj... Kurczę, Flatworm. Jeszcze większe ataki. Dobra, a czy one mi dały tutaj... Piercing shots? Nie. No dobra. Większe ataki powodują, że szybciej mogę zabić przeciwników. Także wow, bardzo dobrze. Bo mam większe pole rażenia. No, jest super. Ten duży może pominę, bo wydaje mi się, że nie powinienem do niego iść, bo będzie bardzo dużo przeciwników. No i liczę na to, że... No właśnie, że tutaj nie dostanę strzała kolejny raz. Ale ten koń... Wow! Ale się udało. Ten koń trochę przegina... Ale super! Ta moja tarcza mnie mega chroni. Jeszcze spokój walki. Jedna skrzynia, dobra, wiem. Wiem, ryzykuję strasznie. O Boże, 4 razy monstro. No to nie wróży nic dobrego. Dobra. Jeszcze tylko kilku. Oj, nie dobrze. Dostałem strzała. Proszę, żeby jakiś czubek tu był tylko. Proszę, proszę. No dobra. O! Panowie. Bardzo szybko gincie, bo ja się spieszę do Izaaka. No, dzięki, witaj czubku. Ha, praktycznie zginąłeś. Bardzo dobrze. No! Proszę, niebieskie serce. A, tylko bomby. Na co mi te bomby? I tak się nie przydadzą. Uff, pusty pokój. No i bagarek, ty mały... Trudno... O, shit. Dobra, spróbujmy to jakoś tamtąd wybić. Jeszcze może trochę. Jej. Może się uda. Ach. Yeah! Super. Wow. No, nic ciekawego, dobra. I tak mi się to nie przyda. Szkoda mojego czasu. Jeszcze tylko 2 pokoje i spaduwa. Bo tak naprawdę prawdopodobnie i tak już tu nic ciekawego nie będę mieć, ale tak dla zasady, żeby wszystko praktycznie było zabite, chcę sobie przejść, poćwiczyć z tymi mocniejszymi przeciwnikami. Bo tak naprawdę czym więcej gram, tym jestem bardziej wyćwiczony. Justice. O. Dobra, Justice użyjemy sobie później, a tymczasem tylko muchy. Szkoda, szkoda, że tutaj tak naprawdę nic ciekawego nie zabrałem ze sobą, ale mam jeszcze te kilka bomb, więc może je użyjemy, zobaczymy, czy tych kamieni tutaj będzie coś radosnego. Szkoda, że tutaj tylko taki przedmiot, ale no dobra. Wszedłem sobie właśnie tutaj i moi drodzy, mam nadzieję, że nikt mnie nie zniszczy z tych przeciwników. Mamy tutaj co prawda jeźdźca apokalipsy. Jeszcze został zwolniony. Ciekawe. Dobra, mógłbyś zginąć, chłopie. Ty. O nie.
O nie, kolejne serduszko mi poszło, dobra. Ja się stąd zmywam. Niech to szlak. Zmywam się stąd, bo tu nie chcę być. Nie ma sensu w sumie. Chociaż może dobra. Bo możliwe, że ja z niego właśnie dostanę niedługo coś ciekawego. Czyli będzie jakiś tutaj przedmiot. Jeszcze tylko ten maluch. Właśnie tak. No i nic fajnego, bo mamy tylko niestety... Tylko bateryjkę, która tak naprawdę nic mi nie wnosi kompletnie do rozgrywki. Mam mega dużo monet, no i niestety nic nie zebrałem ze sobą. Jeszcze jest jeden słoik, więc zobaczmy. Strasznie słabo. Trudno. Mówi się trudno, trzeba żyć dalej. No i Izłak. Witaj Izłaku, synek. Weźmiemy Justice. To się na pewno przyda. Oj, co ty to... O nie. Wow. No, super, po prostu super. No to w tym momencie i tak praktycznie rozgrywka będzie zakończona, bo z taką ilością punktów zdrowia to jest po prostu tragedia. Ja nie mam praktycznie szans, żeby się obronić przed jego atakami, bo zobaczcie, co on tutaj odwala. To jest jakiś po prostu kosmos. Chyba, że... No nie, 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 nie ma szans. No, Izak, synek... Nie, no bez jaj! No, mam tylko pół serca. To jest niemożliwe, żeby go pokonać teraz. Chyba, że przecież tam jest parę serc. Dobra, zobaczmy. Jeszcze i tak mam dwa te X-y, no to... Oho, ciekawe, co to się wydarzy? Pozbieram te serca, ale już praktycznie moje serce mega mi pulsuje, bo jestem zawsze zły, kiedy przegrywam i nie chciałbym w tym momencie tego zmarnować, bo już jestem tak daleko. Wiem, że to mogłoby być jeszcze dalej, ale no cóż, jak wiecie, nie mam odblokowane dalej, więc oh yeah, kolejne serca, proszę, proszę. Szkoda tylko, że nie mam żadnej innej opcji, żeby sobie odblokować kolejny raz te wszystkie punkty z mojego Yamharta. Trudno. Zobaczmy, a to, co to mi to daje? Tastes like burning. Ciekaw jestem. Nie, no dobra. Weźmy sobie to. No i Izaku, zobaczmy. Co to, synek, tu będzie u ciebie? No Jezu, no już jedno, dwa serca i prawdopodobnie zaraz będzie końcówka. No nie. Niech cię szlak. Koniec? Ile ja mogę się tak wracać? Przecież ja nie mam szans z połową serca. To jest nieprawdopodobne. To muszę mega uważać. No dobra. Jakoś to idzie lepiej niż poprzednio. Może zaraz. Dobra. No i obyś... A, Jezus, no! Dobra, mam trzy serca, może... może się to uda. Dobra, Izak. Gin tu ładnie, bo ja chcę to naprawdę skończyć. Nie chcę się pożegnać z tobą i z tym osiągnięciem, które praktycznie mnie już czeka. I ja już je widzę, że zaraz je dostanę, kiedy tylko zostaniesz zniszczony przeze mnie. Wow, o nie. O, szybko tutaj. O, udało się. O Boże. No i niestety, moi drodzy, jaka tragedia. Ostatnia szansa. Trudno, może z tej strony będzie jakoś... Nie, 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 ja muszę z tej. Jakoś mi wygodniej. Ale co tu się odwala z tym Izaakiem? Po prostu... Masakra, Magdalena, no, powinna mieć więcej punktów obrażeń, żeby go pokonać, bo to jest praktycznie teraz niemożliwe. Jeszcze jak ma te swoje gnojki głupie, strasznie są irytujące, ja muszę biegać jak debil po całej tej mapie. No to, o, czy to jest koniec? Jeszcze? Ile można? Blue Baby? Ciekawe. No, Izaaku, naprawdę, dajżesz mi wygrać z tobą.
Ależ to jest słabe z mojej strony. No, koniec. Kurde! Ja nie wierzę w to. Milion razy będę to powtarzać, naprawdę. Nie wiem, nawet te wzmocnione ataki i tak nic tutaj nie pomagają, bo on jest naprawdę bardzo silny i ma strasznie dużo punktów zdrowia. Jej. Ile jeszcze mam czekać, aż ty zginiesz, co? Udało mi się prawie, prawie. No, dobra, jakoś lepiej. O Boże, dobra. Koniec. Moi drodzy. Ło! Tyle brakowało, tyle brakowało. Było zajebiście, tak się cieszyłem. Już myślałem, że będzie wszystko w porządku, a tu okazuje się, że tak naprawdę kiedy jesteśmy mega szczęśliwi, kiedy wszystko jest super. No cóż. Mam kolejne punkty mojego małego Edenka. 10 tokenów, naprawdę bardzo dużo, ale następnym razem czeka nas o wiele lepsza niespodzianka, ponieważ mam tutaj odblokowany kolejny challenge, który się nazywa Brains albo Pride. Jeden z tych, któryś tutaj ostatnio właśnie odblokowałem, jest bardzo dobry, ale moi drodzy, to na następną rozgrywkę. Mam nadzieję, że ta właśnie wam się bardzo podobała i za chwilę chcecie napisać komentarz. Bardzo by mnie to cieszyło i zapraszam do dyskusji. Dzisiaj dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, pozdrawiam. Cześć!